choćby nawet zerwała się wichura i lunął deszcz. Mój dziadek chorował na Alzheimera i przez ostatnie miesiące swojego życia był przykuty do łóżka. Nie wiedział, kim jest, nikogo nie rozpoznawał, nic nie pamiętał. Jedynie czasem przypominał sobie imię swojej małżonki, którą poślubił przed 50 laty. 2 miesiące przed śmiercią, w niedzielne przedpołudnie, gdy babcia zmywała naczynia, dziadek wstał z łóżka i wszedł do kuchni. Miał na sobie piżamę i w dłoniach ściskał czerwoną różę, wyciętą niezbyt ostrym scyzorykiem z domowego ogródka. Gdy babcia zobaczyła dziadka stojącego w drzwiach, odłożyła naczynia i zaniepokojona podeszła do niego. Wtedy usłyszała słowa, które ścisnęły jej gardło. — Marysiu, tak długo już jesteśmy razem. Ty znasz mnie, ja znam ciebie. Doszedłem do wniosku, że nadszedł wreszcie czas, bym poprosił cię o rękę. Tę historię opowiedział mi mój zakonny współbrat Rafał. To jeden z najcenniejszych obrazów, jaki przechowuję w pamięci. Wspomnienie miłości, jaka łączyła jego dziadków. Taka miłość istnieje i choćby człowiek stracił pamięć, postradał rozum, pozostanie ona na zawsze. Ale czy rzeczywiście miłość między mężczyzną i kobietą może być tak trwała bez obecności? Tego trzeciego, który uczy przebaczać i nadaje sens zmywaniu naczyń, pieleniu ogrodu, sprzątaniu? Wiesław Myśliwski w swojej książce zatytułowanej Widnokrąg pisze, że miłość to nie to, z kim się żyje, lecz to, z kim się umiera. Miłość zawsze wiąże się z umieraniem, wyzbywaniem się, zapieraniem się samego siebie. Miłość jest owocem umierania dla kogoś, umniejszania się, by zrobić przestrzeń do życia osobie, którą kochamy. Drugi z moich zakonnych współbraci, Algis, opowiedział mi bajkę o liściu i ciasteczku. Pewnego razu leżący pod drzewem listek niepokoił się nadchodzącą wichurą. Trząsł się z zimna i bał, że silny wiatr porwie go w nieznane. Wtedy zauważył, że przysuwa się do niego ciasteczko zgubione przez przebiegające tamtędy dziecko. Nie bój się, pomogę ci, rzekło ciasteczko do trzęsącego się listka. Gdy przyjdzie wichura, przycisnę cię mocno do ziemi i nic ci się nie stanie. Przyszła wichura i ciasteczko tak zgrabnie przytrzymało listek, że szczęśliwie przetrwali silny wiatr. Po chwili jednak, mimo bezwiecznej pogody, nadeszła czarna chmura zwiastująca deszcz. Listek przeraził się, bo ciasteczko mogłoby zamoknąć i rozpłynąć się. — Nie bój się, pomogę ci — rzekł do ciasteczka. — Gdy zacznie padać, otulę cię przed deszczem i nic ci się nie stanie. I tak przez wiele tygodni pomagali sobie nawzajem. Gdy wiał wiatr, ciasteczko przytrzymywało listek, a gdy padał deszcz, listek otulał ciasteczko. Jednak któregoś dnia przyszedł jednocześnie — silny wiatr i deszcz. Listek został porwany w nieznane, a ciasteczko nasiąkło wodą i rozpuściło się. Aby miłość trwała i aby pojawiające się trudności nie zniszczyły więzi między dwiema osobami, potrzebny jest ktoś trzeci. Ktoś, kto sprawi, że w najtrudniejszej sytuacji, gdy wszystko się rozpada i uczucia słabną, wydarzy się cud. Taki cud wydarzył się w niejednej rodzinie. To, co sprawiło, że skłóceni małżonkowie znów trzymają się za ręce i patrzą sobie w oczy, pozostanie słodką tajemnicą ich serc i tego trzeciego. Gdy byłem kiedyś na spacerze, minąłem parę staruszków, którzy przystanęli pod wierzbą, by się pocałować. Świeciło słońce i nic nie zwiastowało zmiany pogody. Lecz choćby nawet zerwała się wichura i lunął deszcz, zostałbym tam dalej, aby podziwiać ich czułość.